A cześć, witam Was w dość nietypowej scenarii. Dzisiaj zmieniłem troszeczkę kilka elementów na biurku, ale to nie o to chodzi. Chciałbym Wam powiedzieć, że za 2 godziny wybieram się, dokładnie za 2 godziny wybieram się na PGA, Poznań Game Arena. Ci, którzy jeżdżą od kilku lat, wiedzą czego się spodziewać, natomiast ja dopowiem tylko, że w zeszłym roku troszeczkę się zawiodłem na tej imprezie. Zresztą już mieliśmy takie małe oburzenie innych YouTuberów, którzy mówili, że nie jadą, bo co, bo tamto i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem dość krótko, dlaczego PGA troszeczkę mnie zawiodło w zeszłym roku. Otóż jest to impreza, która zdecydowanie jest przeznaczona dla graczy, zresztą jak sama nazwa mówi. Ja jako sprzętowiec, no okej, zobaczę kilka nowości, a raczej nowości, których po prostu nie dotykałem w ręku, a już o nich czytałem. I to byłoby na tyle. Gry jak najbardziej, natomiast przeraża mnie osobiście ilość osób, które odwiedzają tę imprezę. Jak najbardziej cieszę się z tego, że ta impreza cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, natomiast te ilości osób, które te potoki wręcz, które płyną na tę imprezę, są przerażające. Uważam też, że sama powierzchnia targów jest odrobinę za mała. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Tutaj organizatorzy mówią o tym, że jest to znacznie większa powierzchnia. No, przyjdzie mi to zweryfikować w dniu jutrzejszym. A więc słuchajcie, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, jeżeli chcecie zapytać się o jak najwydajniejszy zestaw komputerowy w danym budżecie, którym dysponujecie, jeżeli macie inne pytania dotyczące sprzętu komputerowego, dotyczące również gier, myślę, że pod pewnymi względami mogę też opowiadać Wam o technikaliach w grach, śmiało podchodźcie, pytajcie mnie, zadawajcie jakiekolwiek chcecie pytania. A no więc na pewno dotyczące sprzętu, tylko dotyczące sprzętu. A ja z chęcią odpowiem na nie. Myślę, że będę miał chwilę na to, żeby porozmawiać z Wami, więc wypatrujcie mnie na PGA. Jedę za 2 godziny, natomiast dzisiaj już się nie załapałem. Dopiero jutro odwiedzę te targi, żeby zobaczyć te potoki ludzi pędzących po to, aby pograć sobie w gry, porozmawiać z twórcami gier itd., itd., itd. To, co zamówiliście, to troszeczkę nowa sceneria studio, można powiedzieć, studia foto. Po lewej stronie znajduje się obudowa Fantexa, natomiast już od razu zaznaczam, że obudowa Enermaxa zostaje, tylko Fantex czeka na testy. Tak, będzie wideorecenzja Fantexa, już teraz ją zapowiadam, w przyszłym tygodniu, pod koniec dokładnie, przyszłego tygodnia. Będzie także wideorecenzja wydajnego chłodzenia karty graficznej, jakim jest Ragintek Morpheus. Będzie test. Mam nadzieję, że już w poniedziałek uda nam się go opublikować. No i jeszcze jedna sprawa. Będzie też mały poradnik, jak podkręcać kartę graficzną. Mam nadzieję, że uda mi się go ulokować w przyszłym tygodniu, gdzieś tak we wtorek, środę. No i oczywiście nie zapominam o poradniku dotyczącym zakupu zestawu komputerowego. Będzie sporo nowości w zestawie komputerowym za 2,5 tysiąca złotych. Więc mieliśmy już budżet 2000 zł, teraz przyjdzie czas na budżet o 500 zł większy. Widzę już po ocenach i po opiniach, że bardzo podoba Wam się jakby ten cykl, który rozpocząłem, prezentowania tych zestawów komputerowych. Ja będę go prezentował aż do komputera za 5000 zł, a później przedstawię propozycje dla biura, dla grafików, dla osób, które renderują, dla osób, które także zajmują się innymi profesjonalnymi rzeczami. Tak więc na pewno każdemu się spodoba, znaczy w sensie każdy dopasuje kolejne wideo dotyczące tego poradnika do swoich preferencji. Mam nadzieję, że uda mi się to uzyskać. Tak więc to tyle na dzisiaj. Nie ma żadnej wideorecenzji. Chciałem podzielić się troszeczkę opinią PGA, natomiast bardzo skróconą, płytką, uproszczoną. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie okazja do poopowiadania sobie na temat PGA oczywiście tego roku. No i też będzie masa wideorecenzji, poradników i innych elementów związanych z komputerami, które muszą Wam wręcz przypaść do gustu. Więc widzimy się za tydzień, do zobaczenia. Mam nadzieję, że... No tak, do zobaczenia za tydzień wideo, natomiast mam nadzieję, że do... Zobaczymy się przynajmniej z częścią osób, które oglądają te wideo recenzje już jutro w sobotę na PGA. Będę w godzinach od godziny 12 do godziny, myślę, 15, ewentualnie raniutko, więc wypatrujcie mnie. Do zobaczenia, cześć!